serdecznie witam Was, drodzy Państwo. Gdynię odwiedzałem wielokrotnie wcześniej, bo tak jak kolega przed chwileczką wprowadzał mnie, chcę Państwu powiedzieć, że faktycznie to 48 lat mija mojej służby jako właśnie tego misjonarza czy biblisty. Od tylu lat cały czas się tym z wielką pasją zajmuję i jest to coś naprawdę fantastycznego. O sobie tylko powiem jeszcze jedno, że od rzeczywiście ponad 10 lat jestem w Australii, służąc tam w taki sam sposób, a równocześnie dodam do tego, że prywatnie to jestem mężem pewnej wspaniałej pani, która towarzyszy mi już 45 lat w moim życiu, natomiast Pan Bóg obdarował nas jeszcze 4 dorosłych dzieci i 5 wnuków. Ale teraz do naszego tematu. Drodzy Państwo, zauważyliście tytuł i już na plakatach zauważyliście to, że staramy się mówić i to właśnie w taki sposób o czymś, co jest oczekiwaniem z nadzieją. Dlaczego o czymś takim mówić? Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy mają nadzieję? Na pewno, no bo któż jej nie ma? Jeżeli mamy nadzieję, to jaką nadzieję? Na co czekamy? W jaki sposób? Tak, na co czekamy jest tym tematem najważniejszym, od którego dzisiaj rozpoczynamy nasze spotkania. I chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, że kiedy zdecydowałem się mówić na ten temat, pomyślałem sobie, że to będzie bardzo ciekawe. Muszę zapytać ludzi, jaką mają nadzieję. Kiedy stawiałem pytanie różnym osobom, uśmiechali się grzecznie i nadzieję, no mamy. Więc pytałem, no to na co Państwo mają nadzieję? I tu już zaczynał się problem. Jak to zdefiniować, jak to określić? Kiedy wreszcie już wiedzieli, powiedzieli na lepsze. No dobrze, nazwijmy to, że jest to nadzieja na lepsze. W takim razie czekamy na coś lepszego, ale jak zdefiniujemy to lepsze? W jaki sposób możemy mieć pewność, że to lepsze jest rzeczywiście lepsze dla nas? Dla kogo? W jaki sposób? Dlaczego? O tym chcemy rozmawiać i to jest tak niezwykle ważne, bo czekanie uczy nas cierpliwości. Z tą cierpliwością to różnie. Przypominacie sobie sytuacje, w których musieliście na coś czekać. Właśnie przypominam sobie, jak wiele, wiele lat temu wędrowałem często samochodem do Niemiec. Ale przed granicą z Niemcami ustawiała się kolejka samochodów, która czasami wynosiła 3, czasami 5 kilometrów. I wiecie, na czym polegała niecierpliwość? Nie wiem, chyba nie doliczyłem się tych razy, kiedy wychodziłem z samochodu, żeby popatrzeć, czy to się rusza wreszcie, czy nie. Ruszyliśmy się kilka metrów i znowu kolejne kilkanaście minut czekania. I znowu tak stale i stale. A może co innego? Przypomnijcie sobie czasy, kiedy staliśmy w długich kolejkach, żeby wreszcie dostać coś, co być może przywiozą do sklepu, albo nie przywiozą. Dobrze pamiętam, kiedy ustawiałem się w kolejce i pytałem, za czym Państwo tutaj stoją. A tego nie wiemy, zależy co przywiozą. No cóż, tak to było. Czekanie nigdy nie jest miłą rzeczą, ale uczy nas cierpliwości. Jeśli jesteście kierowcami, drodzy Państwo, naliczyliście kiedyś, jak nerwowo stukacie w kierownicę, kiedy w korku przyjdzie nam stać i chcemy ruszyć, tym bardziej, że śpieszy nam się dokądś i nie wiemy, jak to będzie. Wciąż mamy problem z cierpliwością. Co to wszystko oznacza? Dokąd to wszystko nas prowadzi? W jaki sposób? Pamiętajmy o tym, moi drodzy, bo jest to coś niezwykle, niezwykle ważnego. Jaka będzie zatem nasza przyszłość? Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na to ze strony nauki, to jesteśmy całkowicie zagubieni i faktycznie nie wiemy, czy nauka może nam podpowiedzieć cokolwiek pewnego, dobrego, co ma sens. Jeżeli popatrzymy na przyszłość naszą ze strony medycyny, to choćby ostatnie 2 lata przekonały nas o tym, że medycyna jest całkowicie bezradna wobec pandemii, z którą mieliśmy kłopot. Niby opanowano coś, ale faktycznie pandemia szerzy się. To tylko my przyzwyczailiśmy się już do tego, ale faktycznie nie rozwiązano problemu. Jeśli mielibyśmy mówić o polityce, to może to zostawmy, drodzy Państwo. Polityka jest dość niebezpiecznym terenem, ale zwróćcie uwagę, że nawet i to nie daje nam nadziei, więc jaka będzie nasza przyszłość? Futurolodzy są niesamowici. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, drodzy Państwo, na ciekawy cytat, który w tej chwili Wam pokażę na ekranie. Popatrzcie na to.
Popatrzcie, bo cytat jest autorstwa fragmentu książki Paula Davisa, który w książce zatytułowanej Ostatnie trzy minuty, wydanej w 1994 roku, napisał: Wszechświat jaśniejący obecnie ogromem nuklearnej energii ostatecznie wyczerpie te cenne zasoby. Era światła skończy się na zawsze. Niesamowite, prawda? Jaką mamy szansę zatem na to, aby mieć coś w przyszłości i być pewni. A co Bóg na ten temat mówi? Tak a propos, drodzy Państwo, kiedykolwiek będę starał się pokazać Wam slajdy z jakimś tekstem biblijnym, a do tej księgi, której miłośnikiem jestem już od tak wielu lat, zachęcam wszystkich bardzo mocno. Pismo Święte podaje nam bardzo ciekawe informacje. Dlaczego pokazuję to w tej chwili w taki sposób? Drodzy Państwo, kiedykolwiek zobaczycie w czasie naszych spotkań tytuł Boże spojrzenie, to oznacza, że będzie to tekst biblijny. A na końcu będzie zawsze odnośnik do tekstu, gdzie można to w Piśmie Świętym znaleźć. Jeśli nie będzie żadnej informacji obok odnośnika, oznacza to, że zawsze cytuję teksty z Biblii, z tłumaczenia tak zwanej Biblii warszawskiej. Natomiast jeśli się pojawią inne odnośniki, takie jak w tej chwili widzicie, jak BT, BP, BZ czy BG, to znaczy, że pokazuję Państwu z różnych innych przekładów Pisma Świętego. Zatem sięgnijmy teraz już do tekstu. Oto proroctwo Izajasza, rozdział 65 i tam werset 17. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Inny tekst z drugiego listu apostoła Piotra i tam trzeciego rozdziału i 13 werset. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I kolejny tekst teraz z Księgi Objawienia Świętego Jana, 21 rozdziału i tam wersetu pierwszego. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I w końcu jeszcze jeden tekst, także z tej samej księgi, to ostatnia księga Pisma Świętego. I tam w 21 rozdziale Jan z natchnienia Ducha Świętego pisze: i Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Całkiem niezłe obietnice, prawda? Coś niesamowitego, co powinno nas poruszać i to nieustannie. Ale mamy dylemat. Wciąż wokół nas dzieją się rzeczy, które nas mogą zaskakiwać. Chciałbym posłużyć się jeszcze jednym ciekawym cytatem, który wyszedł spod pióra hiszpańskiego pisarza Miguela Umamunga, który napisał takie słowa: czy muszę wam znowu tłumaczyć, jak bezgranicznie puste są kultura, nauka, sztuka, dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość. Wszystkie te piękne koncepcje, skoro ostatecznie za 4 dni czy za 4 miliony wieków, nieważne jak szybko, nie będzie istnieć żadna ludzka świadomość, która byłaby w stanie pojmować tę cywilizację, tę naukę, sztukę, dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość i wszystko inne. Smutne. Czy rzeczywiście tak ma być? Czy zauważyliście, że stoi to prawie że w konflikcie z tym, co przed chwilą powiedziałem, z tym, co tak pięknie Słowo Boże wyraża i mówi o tym tak bardzo wyraźnie? Jeśli chcemy rzeczywiście, moi drodzy, oczekiwać czegoś innego, czegoś nowego, czegoś wspaniałego, to musimy teraz pomyśleć nad tym, jak chcemy żyć, w jaki sposób, jaką mamy szansę na zmianę czegokolwiek, na ile możemy liczyć. Mam jeszcze jedną pasję. Od 2 lat zajmuję się także jeżdżeniem w Australii z jednego miejsca na drugie i prowadzę wystawy Pisma Świętego. Ale to wytworzyło we mnie chęć poszerzania kolekcji Pisma Świętego, którą dysponuję, a są to egzemplarze od XIII wieku, oryginalne egzemplarze, aż po współczesne różne tłumaczenia. Chodzę więc do różnych księgarni po to, aby kupić nowy egzemplarz. Niedawno w jednej księgarni, do której zaszedłem, poprosiłem, postawiłem pytanie: macie Państwo jakieś stare Biblie, które są w sprzedaży?
Pani grzecznie odpowiedziała, że nie mają żadnych, ale w tym momencie pojawił się jej współpracownik księgarni, który wyszedł gdzieś z zaplecza, niosąc jedną Biblię w ręku i mówi: weź pan to, chcę się tego pozbyć, bo inaczej do śmieci to wyrzucę. Popatrzyłem, wręczył mi do rąk New International Version, czyli nowe tłumaczenie, międzynarodowe tłumaczenie Pisma Świętego, które jest dość powszechne w Australii. Pomyślałem sobie, pan to chciał wyrzucać? Wziąłem. Pytam, ile mam za to zapłacić? Bierz pan za darmo, nie chcę tego widzieć na oczy. No cóż, przyszło nam żyć w takich czasach, które mogą zadziwiać i smucić zarazem. A Pan Bóg jednak wychodzi naprzeciw i mówi zupełnie coś innego. Zwróćcie Państwo uwagę, że w proroctwie Izajasza w 54 rozdziale Bóg podaje słowa, które mogą nas absolutnie zaskakiwać. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Może jeszcze inny tekst, który pochodzi z Księgi Psalmów jeszcze wcześniej z Księgi Izajasza, z Księgi Psalmów tam mamy 136 psalm, 26 werset. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa Jego łaska. A więc jest nadzieja, jest szansa. I w końcu jeden jeszcze tekst z Listu do Rzymian z 5 rozdziału. Ten tekst kocham bardzo, dlatego że jest to tekst mojego zwrotu w moim życiu. Być może pomyślicie, że ten człowiek się już urodził ze wszystkim, z całą znajomością? Nie. Był czas, kiedy byłem zupełnie niewierzącym. Był czas, w którym wątpiłem nawet w obecność Boga, ale w pewnym momencie, kiedy ustawiłem sobie w pokoju w domu dwa krzesła, jedno naprzeciw drugiego, kiedy usiadłem na jednym krześle i patrzyłem na drugie, wyobrażając sobie, że siedzi tam Pan Bóg i powiedziałem, jeśli jesteś Boże naprawdę, no to masz pełne pole działania. Zapraszam. Bóg najwyraźniej to usłyszał. Bo od tego czasu zmieniło się bardzo wiele w moim życiu. A tekst, który mi w tym pomógł, to właśnie z Listu do Rzymian z 5 rozdziału. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wierzymy to? Jesteśmy przekonani, że to tak jest, że to tak działa? Prawdopodobnie Blaise Pascal, jeden z wielkich myślicieli francuskich żyjących w XVII wieku, miał absolutnie rację, kiedy powiedział takie słowa. Jeżeli podejmę decyzję życia dla Boga i moja decyzja okaże się błędną, nie stracę niczego. Jeżeli podejmę decyzję przeciwko Bogu, a ta decyzja okaże się błędną, to stracę wieczność. Warto nad tym pomyśleć, bo to naprawdę jest czymś niezwykle ważnym. Spotkałem ludzi, różnych ludzi. Ludzi uczonych, ludzi, którzy zastanawiali się nad wieloma sprawami i byli tak mądrzy, że oczekiwali czegoś, co po prostu stanie się samo. Kiedy rozmawialiśmy na temat przyszłości, mówili, ależ proszę pana, to jakoś się ułoży. Co ma być, to się stanie. Niedawno nawet mam znajomą panią, która często ze mną rozmawia i za każdym razem słyszę to samo. Nic nie jesteśmy w stanie w życiu zmienić. Co ma być, to się stanie. Ale wierzcie mi, nic się nie staje bez naszej woli. Nic nie staje się bez naszej decyzji. To my musimy podejmować decyzję, którą drogą chcemy pójść. Czego więc będziemy oczekiwać? W jaki sposób? I to z nadzieją? Czy rzeczywiście myślimy, że wszystko stanie się samo? A może zupełnie inaczej? Jest pewna ciekawa historia na kartach Pisma Świętego, która opowiada właśnie o tym. Było to w czasach, kiedy na terenie Izraela działał prorok Elizeusz. Elizeusz był człowiekiem, który należał do faktycznie, moglibyśmy powiedzieć, głównego przywódcy narodu, mimo faktu, że na tronie zasiadał król.
Ale to król chodził do proroka, aby dowiadywać się, czego Bóg ma mu do przekazania, czego Bóg chce go nauczyć, co jest tak ważne w jego życiu. Problem polegał jednak na tym, że Izrael w tamtym czasie wciąż cierpiał z powodu najazdu Amorejczyków. Lud Amorejczyków był dość dzielny, zdecydowany i kiedykolwiek atakowali Izrael, zawsze przegrywali, bo zawsze Izraelici wiedzieli o zasadzkach, jakie oni założyli. Wreszcie król Amorejczyków pytał, jak to możliwe? I jego doradcy powiedzieli to wszystko przez jednego człowieka, Elizeusza. On donosi królowi Izraela i dzięki temu zawsze Izraelici wygrywają. Jaki tego skutek? Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w tym momencie. Elizeusz znajduje się w mieście o nazwie Dotan. Miasto nagle oblegane jest przez armię Amorejczyków. Przyjechali z wozami pancernymi, przyjechali z pełnym kompletem żołnierzy uzbrojonych po to, żeby zwalczyć tylko z jednym człowiekiem. Po to tylko, żeby jednego człowieka pokonać, aresztować i uprowadzić. Ale Elizeusz jest całkowicie spokojny. Niespokojny okazuje się jedynie jego sługa, który cały nerwowy chodzi i mówi, Panie, co my mamy robić? Biada nam, biada nam. I wtedy Elizeusz mówi, więcej jest po naszej stronie niż tamtych. Ale wciąż sługa nie widzi tego. Więc prorok modli się do Boga, Panie, otwórz jego oczy. I kiedy nagle otworzył oczy Pan Bóg słudze, a oto mnóstwo armii anielskiej towarzyszyło im i nic się nie stało. Historia potem opowiada, w jaki sposób Elizeusz bezpieczny i wcale nie mściwy rozwiązał problem, uprowadzając pierwsze oślepionych Amorejczyków zupełnie do innego miejsca, gdzie zamiast ich zabijać, jak myślał król, faktycznie poczęstowano ich i wypuszczono wolnych do domu. Dobra metoda. I chyba tylko Bóg może sobie na coś takiego poradzić. Na coś takiego, czemuś takiemu zaradzić. Ale drodzy Państwo, pozwólcie, że w związku z tym, skoro pytam, czego będziemy oczekiwać, chciałbym podzielić się z Wami dwoma radami. Rada pierwsza sprowadza nas do tego, abyśmy zdali sobie nagle sprawę, że jest to ostatnie ostrzeżenie, które Bóg decyduje się wysłać do nas wszystkich. Kiedy wyślę to ostatnie ostrzeżenie, czas jest ostateczny. Śmiem twierdzić, że przyszło nam żyć w takim czasie. W Księdze Objawienia świętego Jana w 14 rozdziale znajduje się to bardzo ciekawe poselstwo. Nazywamy to poselstwem, przesłaniem, które Bóg kieruje do każdego człowieka. Przeczytajmy ten fragment, bo jest to niezwykle ważne. 6 i 7 werset mówi tak. Potem ujrzałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym, ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła, oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Co faktycznie to przesłanie nam mówi? To jest bardzo ciekawe. Po pierwsze mówi o tym, że jest odwieczna dobra nowina. Inne przekłady Pisma Świętego nazywają to Ewangelią, bo słowo Ewangelia oznacza właśnie dobrą nowinę. Ta dobra nowina ma być do nas, wszystkich, dlatego że to jest poselstwo, które kierowane jest do wszystkich ludzi. Mało tego, ta dobra nowina, która ma dotrzeć do wszystkich ludzi, mówi o tym, że czas dobiega końca. Tak, jest tam także mowa na temat sądu, który nastanie, ale to zostawmy sobie zupełnie na inną okazję. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Co powinien człowiek w dzisiejszych dniach robić, aby żyć z nadzieją, aby żyć zupełnie inaczej? Oddawać Bogu chwałę. Ulęknąć się Boga. Ulęknijcie się Boga, czy jak inne przekłady mówią, bójcie się Boga, nie dotyczy tego, abyśmy ze strachu drżeli, ale by obdarzać Boga lojalnością, szacunkiem, byśmy naprawdę z trwogą podchodzili do Boga. Wiecie Państwo, jak to działa? Jeśli kogoś kochamy, to w jakimś sensie się go boimy.
Ja sobie żartuję często, że ja boję się mojej żony. Boję się żony tylko z tego powodu, że jest dla mnie najbliższą osobą. W związku z tym boję się, żeby jej nie zranić, żeby jej nie skrzywdzić, żeby nie zrobić czegoś, co będzie fatalnym błędem. To jest to. Jeśli kochamy Boga, nasze podejście do Boga będzie dokładnie takie samo. Jak więc będziemy postępować? Zwróćcie uwagę na przesłania, które znajdują się właśnie tutaj. Po pierwsze, ulęknijcie się Boga, albo bójcie się Boga, albo zacznijcie się bać Boga, jak mówią jeszcze inne przekłady. Popatrzmy na drugi element. Bóg godzien jest wszelkiej chwały. Powiedzmy mu ją, powinniśmy mu ją oddać. Oddajmy mu ją w taki należyty sposób. I w końcu powinniśmy się przed Bogiem uniżyć, złożyć mu pokłon. Jest ku temu bardzo ważny powód. Dlatego, że On jest naszym Stworzycielem. On wie wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Wracam zatem do naszego pierwszego pytania. Czego więc będziemy oczekiwać? Jak do tego podejść? Moja druga rada z tym się właśnie wiąże. Powinniśmy pomyśleć o czymś, co jest tak bardzo ważne. Muszę przeczytać, dlatego sięgam w tej chwili do kartki, aby przeczytać Państwu bardzo ciekawy epizod, który znalazłem w jednej książce. Rzecz dzieje się w Ameryce. Kobieta prowadząca samochód została zatrzymana przez policyjną grupę pościgową. Grupa składa się z kilku radiowozów. Funkcjonariusze wybiegli z pojazdów i otoczyli ją, mierząc do niej z broni. Kobieta była wstrząśnięta. Co takiego zrobiła? Bez sygnalizowania przecinała pani pasy ruchu oraz wykonywała nieprzyjemne gesty pod adresem innych kierowców i obrzucała ich pani wulgarnymi wyzwiskami, powiedział jeden z policjantów. I dlatego mierzycie do mnie z broni? Cóż, na szybie widzieliśmy w pani samochodzie naklejkę informującą o tym, że jest pani chrześcijanką, więc uznaliśmy, że pani samochód musi być kradziony. O czym to świadczy? Jaki jest poziom chrześcijaństwa w dzisiejszych dniach? Jaki jest poziom naszego chrześcijaństwa? Pamiętajmy, że samo przyznanie się do wiary nigdy w najmniejszym stopniu nie czyni nas chrześcijanami. Pokiwanie głową, że niby wierzymy, wcale nie czyni nas ludźmi wierzącymi. To nasze życie musi być inne. I to jest powodem, dla którego w tej serii zdecydowałem się mówić o tym bardzo ważnym temacie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tekst, który będzie tekstem wszystkich naszych spotkań. Tekst napisał apostoł Paweł. W 5 rozdziale listu do Galacjan, albo tak jak tutaj napisane Galatów, ze względu na to, że cytuję go za przekładem Biblii Tysiąclecia, brzmi tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Niesamowity tekst. Ten tekst mówi o czymś, co jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Zwróćcie Państwo uwagę, że mówi o tym, że owocem ducha, a nie owocami ducha. Zatem wszystkie elementy, które apostoł Paweł tutaj wylicza, są elementami, które są wynikiem tego, że są częścią tego owocu. Zatem jeżeli owoc ten składa się z tylu elementów, jesteśmy świadomi, że mamy je? Że każdy z nas owocuje w taki sposób? Apostoł Paweł napisał to zdanie jako konsekwencję poprzedniego zdania, które znajduje się w poprzednich tekstach. Tam wymienia rzeczy, które są tym, co charakteryzuje wszystkich nas, wszystkich ludzi. Wymienia aż 15 różnych cech i dodaje na końcu jeszcze inne więcej.
Zresztą zwróćcie uwagę, bo to bardzo ciekawe, abyśmy teraz się z tym zapoznali. Oto nierząd, nieczystość, wyuzdanie, rozpusta, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nieprawość, spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, knowania, niezgoda, rozłamy, odszczepieństwo, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Mam rację mówiąc, że faktycznie takimi jesteśmy? Mam rację mówiąc o tym, że faktycznie przyszło nam żyć z takimi cechami? Apostoł mówi, ale owocem ducha jest. Owocem ducha, tym razem zacytuję z innego przekładu ten sam tekst, który mówi, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To jest owoc ducha. Jakie to ważne, abyśmy umieli z takiego owocu korzystać. Jakie to ważne, abyśmy umieli podchodzić do tego właśnie tak. Jak to z nami będzie? Na ile potrafimy rozumieć, czym jest owoc ducha? Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, że owoc ducha jest faktycznie warunkiem sine qua non, warunkiem koniecznym naszego życia? Musimy owocować tymi wszystkimi rzeczami. Zdecydowałem zatem, aby cała nasza seria skupiła się na tym wersecie, na tym jednym wersecie mówiącym, stąd każdy wykład oddzielnie da nam możliwość zastanowienia się nad tym, czy mamy miłość, czy mamy radość, czy mamy pokój, czy mamy cierpliwość, czy jesteśmy uprzejmi, czy Bóg może patrzeć na nas jako na ludzi dobrych. Czy wiecie Państwo, że na kartach Nowego Testamentu jest tylko jeden człowiek, który został nazwany dobrym? Jest to Barnaba. Oprócz Jezusa Chrystusa, oczywiście, ale Jezus, sądzę, zasługuje jeszcze na większe słowo. Najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy. Dobrym jest tylko Barnaba. Czy jesteśmy dobrymi, wiernymi, łagodnymi? Ludźmi opanowanymi we wszystkim, charakteryzującymi się wstrzemięźliwością, to coś, nad czym powinniśmy się nieustannie zastanawiać. Owoc ducha nie jest teorią, mimo że będzie tematem naszych spotkań. To bardzo ważne. Owoc ducha nie jest też stylem życia. Mimo że człowiek kultywujący owoc ducha nie będzie żył tak jak wcześniej, że zauważymy, że żyjemy kompletnie inaczej, żyjemy nowym życiem, innym życiem. Owoc ducha jest przemianą naszej istoty. I to jest to, co Słowo Boże nam podpowiada. To jest to, czego chce nas nauczyć. Teksty biblijne na kartach Słowa Bożego mówią bardzo wyraźnie na ten temat. Popatrzcie zresztą, moi drodzy, na tekst z drugiego listu do Koryntian 5:17. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Popatrzcie jeszcze na inny tekst. My jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. A zatem wracając do tej listy, o której powiedziałem, chciałbym dodać jeszcze jeden element, jeszcze jeden tekst, bardzo istotny. Owoc ducha jest nowością w życiu osoby, która przeszła ze śmierci do życia. Mam jedno ważne pytanie. Doświadczyliście takiej przemiany? Jesteście przekonani, że jest to coś, co stało się waszym doświadczeniem, waszym udziałem? Że nasze życie jest owocem ducha? Jak do tego podejdziemy? Tak, moi drodzy, to niezwykle ważne. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i 20 wierszu Jezus powiedział, tak więc po owocach poznacie ich. W Ewangelii Łukasza W rozdziale 6 i 44 wersecie czytamy, każde bowiem drzewo poznaje się po owocu. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus mówi dalsze słowa.
Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. I w końcu w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i wersecie 2 znajdujemy słowa: każdą ratorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jaki owoc przynosimy? Faktycznie jest to kwestia tylko jedna, naszej decyzji, aby pozwolić Bogu na działanie. Czy pozwoliliśmy Mu kiedyś? Czy dopuściliśmy Boga do naszego życia, aby działał w pełni? Na co czekamy? Czy oczekujemy przemiany? Czy oczekujemy, że po prostu jakoś się wszystko ułoży? Na co czekamy? Czy liczymy naprawdę na to, że owoc Ducha zacznie pojawiać się regularnie w naszym życiu i przemieniać nas? Czy może jeszcze inaczej? Wydaje mi się, że ważniejsze to niż jakiekolwiek inne doktryny. Pozwolić Bogu, aby wszedł w nasze życie, aby wszedł w nasze serca. Pozwolić Bogu na to, abyśmy wiedzieli, jak On działa we mnie. Nie tylko gdzieś tam, gdy czytamy artykuły na temat wielkiej misji na terenie Ameryki Południowej czy może Wysp Pacyfiku. Co dzieje się w moim życiu teraz, w Polsce, w Gdyni? Chciałbym zachęcić was do tego. A może czas na to, abyśmy wszyscy na moment pomyśleli: Boże, jeśli jest to Twoją wolą, chcemy Cię zaprosić do naszego życia i powiedzieć Tobie: przejmij kontrolę nad naszym życiem we wszystkim. Pomóż nam żyć. Spraw, byśmy byli zupełnie inni. Byśmy owocowali dzięki Duchowi Świętemu, który w nas powoduje pojawienie się owocu. Może taka modlitwa będzie jedynym rozwiązaniem w naszym życiu. A co przed nami, drodzy? Na jutrzejszym spotkaniu, na które całym sercem chcę was zaprosić, mówić będziemy o czekaniu z miłością. Wydaje się to takie banalne. Kto nie wie, czym jest miłość? A może jednak warto zastanowić się, pomyśleć i przejść do wszystkiego według Jego woli, według Jego pragnienia. Chciałbym życzyć wam tego z całego serca i ufam mocno, że nasze oczekiwanie z nadzieją, gdy będziemy czekali z miłością, zmieni absolutnie wszystko, czego życzę z całego serca. Chciałbym równocześnie jeszcze raz powtórzyć, że z wielką przyjemnością będę oczekiwał was jutro o tej samej porze, na tym samym miejscu i może trochę głębiej wejdziemy w miłość, która jest tak ważna dla naszego życia. Serdecznie dziękuję za waszą dzisiejszą uwagę.